Konrad Wysocki po meczu Anwilu w Łodzi z Energią Czarnymi Słupsk. Konrad, czy ty wiesz, że to jest pierwsze zwycięstwo Anwilu w Hali Mistrzów od 3 maja? Ligowe? Nie, nie wiedziałam, ale dla nas bardzo, bardzo ważny mecz. Widzieliśmy duże emocje dzisiaj, bo wiemy, że w końcu wygraliśmy ten mecz i w końcu kibice i my i wszyscy mamy to zwycięstwo, na które tak długo czekaliśmy tutaj. No i teraz można zacząć nowy sezon. Twoje emocje widzieliśmy w szczególności tak. Po pierwsze po trójce celnej, którą wreszcie się przełamałeś, a po drugie po efektownej akcji Sejda Hajricza, któremu też dość ekspresywnie gratulowałeś dobrej właśnie akcji. Czy emocje to jest coś, co wam pomogło dzisiaj, czy to jest coś, co w pierwszej połowie was troszkę zahamowało, bo może za bardzo chcieliście? No myślę, że emocje są bardzo ważne w tym meczu, ale do emocji jest też bardzo ważne, żeby z głową grać. I dzisiaj zrobiliśmy oba. Bardzo dobrze panowaliśmy o piłkę. Pod koszem mieliśmy dużą przewagę. Andrzeja dzisiaj nareszcie bardzo dobry mecz zagrał. I graliśmy z głową. Byliśmy 10 do tyłu, pokazaliśmy serce, walczyliśmy do końca i potem te ostatnie 3-4 minut trzymaliśmy tą przewagę wszystkim, co mogliśmy. Pokazaliście serce, ale pokazaliście też twardość swoich organizmów. Widzę oko podbite. Rozumiem, że to w dzisiejszym meczu. Tak, to w dzisiejszym meczu, ale taka jest koszykówka. My wiemy, że nic nie dostaniemy za darmo i musimy walczyć o każdą piłkę. Co Anwil poprawił w przerwie, na co trener zwraca uwagę, że w drugiej połowie diametralna różnica, 44 punkty stracone w pierwszej, 26 w drugiej? No, to był ten klucz, nasza defensywa, 44 punkty i było bardzo łatwe punkty, tam mieli pod koszem bardzo łatwe rzuty, w drugiej połowie było więcej pressure na całym boisku, nie było łatwiej im podać piłkę przez od jednego do drugiego i zbiórki o dużo lepiej było w pierwszej połowie, chyba mieli 10-11 w ofensywie, w ataku i w drugiej połowie już prawie nic, więc no, daliśmy sobie radę, dobrze, że ten mecz wygraliśmy i cieszymy się na następny. Konradzie, na twojej bluzie MSLW trochę może znak twój firmowy, ale my na naszej stronie internetowej Anwilu Włocławek napisaliśmy, że jesteś też twoim znakiem firmowym jest, można powiedzieć, gra jak niemiecki diesel, rozpędzanie się jak niemiecki diesel. Jesteś systematyczny, ale mało efektowny. No, któryś mecz z rzędu brakuje ci do double-double jednej zbiórki. To specjalnie? Nie, ja się tam nie patrzę na te statystyki. Dla mnie jest ważny ten wygrany mecz. I jak mogę pomóc, obojętnie jak, czy punktami, czy zbiórkami, czy asysty, czy po prostu tylko walczyć o każdą piłkę, to zrobię to. Konrad Wysocki, dziękuję bardzo.